Pan profesor Maciej Giertych, którego serdecznie witam. Witam. Pan profesor jest autorem niedawno wydanej książki pod tytułem Mit Piłsudskiego. Jest ona do nabycia tam na naszym stoisku. Serdecznie polecam tą książkę. Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja w tym moim referacie po prostu tą książkę trochę treszczę. Aha. Dzisiaj już się nie pamięta, że legenda o ciszę, przepraszam. Legenda o Piłsudskim została Polsce narzucona siłą po jego zbrojnym zdobyciu władzy w 1926 roku. Wówczas w ramach pisania historii na nowo w interesie rządzącej ekipy sztucznie wytworzono mit głoszący, że niepodległość Polski oraz zwycięstwo nad bolszewikami w cudzie nad Wisłą to dzieła Piłsudskiego. Fakty historyczne tej legendy nie potwierdzają. Odzyskanie niepodległości po długim okresie zaborów oraz obronienie Polski w 1920 roku miały miejsce nie w wyniku działań Piłsudskiego, a pomimo nich. Czasy sanacyjnej dyktatury, II wojny światowej, PRL-u i transformacji nie pozwoliły na uwolnienie się od fałszu tego mitu. Trwający do dziś kult Piłsudskiego zaciemnia rozumienie procesów politycznych, nie uczy politycznej mądrości i co gorsza promuje niebezpieczne wzorce. Najwyższy czas, aby z tym skończyć. Dziejowy wkład obozu narodowego powinien wreszcie znaleźć swoje właściwe miejsce w świadomości historycznej. Przez cały okres zaborów funkcjonowały w Polsce dwa nurty polityczne. Jeden był romantyczny, powstańczy, rewolucyjny, socjalistyczny, stale szykujący się do walki zbrojnej z zaborcami, karmiący się wspomnieniami o przegranych powstaniach, kościuszkowskim, listopadowym, wiośnie ludów i styczniowym i gloryfikujący te klęski, Gloria Victis. Ten kierunek cenił desperackie wybuchy za ich niezłomność. Nie uwzględniał sytuacji międzynarodowej i łatwo bagatelizował tragiczne konsekwencje pożogi, zsyłki i represji, jakie nieuchronnie następowały po nieostrożnie wywołanych powstaniach. W świadomości zbiorowej tego nurtu powstania wybuchające nagle na sposób partyzancki nie musiały być elementem głębszego, zaplanowanego programu politycznego, ponieważ uważano, iż heroiczne klęski same w sobie już są wartością. Wyrazicielem tego nurtu był Józef Piłsudski. Drugi nurt był realistyczny, ostrożnie unikający kroków, które nad grobem podbitej Polski ciągle zbliżały zaborców do siebie. Ten kierunek bynajmniej nie był pasywny, tylko czynny, ale w sposób pozytywistyczny, nastawiony na pracę organiczną, na oddolne inicjatywy wymagające codziennej, długotrwałej ofiarności, a nie jedynie w chwilach nagłych zrywów. Starano się wykorzystywać wszelkie istniejące możliwości, bardzo różne w poszczególnych okresach i zaborach, ale zawsze w celu ciągłego podnoszenia Polski duchowo, intelektualnie i materialnie. Gdy w 1867 roku Galicja otrzymała autonomię, natychmiast nastały tam polska administracja, samorząd i szkolnictwo. Owocem pracy organicznej były takie osiągnięcia jak działalność społeczna i gospodarcza księdza Piotra Wawrzyniaka, Hipolita Cegielskiego i innych społeczników w Wielkopolsce, kasy Stefczyka w Galicji czy macierzy szkolnej Królestwa Polskiego. Do nurtu pozytywistycznego trzeba również zaliczyć ogromny wkład twórców kultury, takich jak Sienkiewicz, Moniuszko, Wyspiański, Matejko, Estreicher, a także polskich uniwersytetów w Wilnie do 1832 roku oraz Krakowie i Lwowie. Gdy zaś w początkach XX wieku można było wybierać reprezentację do parlamentów państw zaborczych w Berlinie, Wiedniu i Petersburgu, Pojawiły się w nich polskie koła poselskie, łączące polityków z różnych partii. Ci wybrani posłowie służyli krajowi i załatwiali różne bieżące sprawy w interesie polskim. Przedstawicielem tego nurtu był Roman Dmowski. Proponowane przez niego odejście od samobójczej polityki powstańczej pozwoliło wreszcie doczekać się wojny między zaborcami. Gdy zbliżający się konflikt zaczął jawić się na horyzoncie, działacze obozu narodowego wysunęli konieczność opracowania wspólnej wszechpolskiej polityki, ogarniającej jednym programem wszystkie trzy zabory. Powstało pytanie, po której stronie należy ustawić naród polski. Po stronie silniejszych państw centralnych, w nadziei, iż podbiją słabszą wówczas Rosję i dopuszczą potem jakieś ograniczone miejsce dla okrojonej Polski w ramach zwycięskiego porządku ustanowionego przez Cesarstwo Niemieckie. Czy też należało stanąć po drugiej stronie, w nadziei, że silniejszy zaborca zostanie w wojnie pobity, a wszystkie polskie ziemie zjednoczone w jeden twór państwowy, łatwiej potem wyplącze się od słabszego zaborcy. Dzisiaj wiemy, że pierwsza od rozbiorów wojna między zaborcami przyniosła niespodziewany skutek. Zazwyczaj w wojnach ktoś wygrywa i ktoś przegrywa. Tymczasem tę wojnę wszyscy trzej zaborcy przegrali. Austro-Węgry się rozsypały. Pobici Niemcy złożyli kapitulację 11 listopada 1918 roku, a Rosja po rewolucji bolszewickiej ugrzęzła w chaosie i wojnie domowej. Przed wybuchem I wojny w 1914 roku nie można było przewidzieć jej ostatecznego wyniku, ale można było tak ustawić politycznie Polskę, aby jej na pozór niewiele liczący się wpływ przeważył szale i by silniejsze państwa centralne nie okazały się zwycięskie. 2 lata przed wojną z inicjatywy Dmowskiego polscy posłowie z 3 parlamentów zaborczych spotkali się razem potajemnie w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Spotkanie to odbyło się w dniach 15 do 19 września 1912 roku w majątku Tadeusza Cieńskiego w Pieniachach pod Lwowem. Na spotkaniu tym uradzono, że w razie wojny między zaborcami Polacy ze wszystkich 3 zaborów winni wspólnie dążyć do klęski Prus, bo bez uzyskania ujścia Wisły Polska nigdy nie będzie prawdziwie niepodległa. W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Plan niemiecki opracowany przez marszałka Alfreda von Schlieffena zakładał szybki atak na Francję. Spodziewano się błyskawicznego zwycięstwa na zachodzie, po którym Cesarstwo Niemieckie miało się dogadać z panującą na morzach Anglią oraz zwrócić się na wschód. Liczono na to, że słaba Rosja ulegnie zwycięskim Niemcom, którzy podyktują warunki, tworząc Mitteleuropę, niemiecki porządek w Europie Wschodniej. Aby plan się mógł udać, trzeba było wygrać Blitzkrieg we Francji. Zanim powolna carska Rosja zdąży przeprowadzić mobilizację i zaatakować Niemcy. W celu powstrzymania Rosji Niemcy zaplanowali antyrosyjskie powstanie w Polsce w Kongresówce. Miało ono umożliwić skierowanie wszystkich sił niemieckich na Paryż. Do tego celu był wyznaczony Józef Piłsudski. W chwili, gdy ogromne armie walczyły na zachodzie, drobna garstka strzelców przygotowana pod opieką Austrii w Krakowie wkroczyła do Kongresówki. Militarnie w porównaniu z rzeczywistymi krwawymi bitwami na zachodzie był to drobny incydent. Zakładano jednak, że pod względem politycznym będzie miał wielkie znaczenie, gdyż wywołując tradycyjne polskie powstanie, zakończone oczywiście klęską, ochroni Niemcy przed rosyjską interwencją. Tymczasem planowane powstanie nie wybuchło. Dmowski zadbał o to. Doszło do wojny między zaborcami. Polacy byli po obu stronach, ale gdy na zachodzie zakończyła się I wojna światowa, Polska została uznana za współzwycięzcę wraz z Francją, Anglią i Ameryką. I dlatego dopuszczono ją do obrad traktatu wersalskiego w osobach Dmowskiego i Paderewskiego. Przegrana państw centralnych na zachodzie nie oznaczała od razu przegranej na wschodzie. Niemcy liczyli, że wschód pozostanie w ich ręku. Skoro monarchie przestały być w modzie, 10 listopada 1918 roku przywieźli do Warszawy socjalistę Józefa Piłsudskiego, który obiecał im, że nie będzie się domagał ziem zaboru pruskiego. Zaraz niemiecki garnizon Warszawy mu się podporządkował. Następnego dnia, gdy we Francji Niemcy podpisywały kapitulację, Rada Regencyjna z polecenia niemieckich władz wojskowych oddała władzę Piłsudskiemu, który przyjął tytuł naczelnika państwa. Nawiązano stosunki dyplomatyczne z Berlinem. Nastała zatem dziwna sytuacja. Państwa, które wojnę wygrały, uznawały Paryski Komitet Narodowy za właściwą reprezentację Polski. Tymczasem w Warszawie władzę przejął Piłsudski, osadzony przez Niemców, którzy wojnę przegrali. W tym momencie doszło do umiejętnego pogodzenia obu stron. W styczniu 1919 roku naczelnik państwa Piłsudski mianował Paderewskiego premierem. Miesiąc później wprowadzono tymczasową małą konstytucję, która uregulowała funkcjonowanie władz tworzącego się państwa. Piłsudski zachował władzę w Warszawie oraz wolną rękę w formowaniu polityki wojskowej na okresach, a Dmowski negocjował ze zwycięzcami powrót Polski na mapę Europy oraz jej zachodnie granice. Z trudem, przy różnych napięciach, państwo polskie zaczęło funkcjonować według ładu ustalonego przez Konstytucję Marcową z 1921 roku. Można było scalać rozdzielone przez ponad wiek państwo. Wybierając demokratycznie swoich politycznych przedstawicieli, naród nie miał wątpliwości, komu zawdzięcza niepodległość. Narzucony Polsce przez Niemców Piłsudski został wreszcie odstawiony od władzy. Niestety na krótko. Zamachem stanu w maju 1926 roku objął dyktatorską władzę i sprawował ją do śmierci, a jego dyletanccy pretorianie aż do klęski wrześniowej. Kim był Piłsudski? Przede wszystkim pamiętajmy, że był socjalistą, czołowym polskim socjalistą, redaktorem Robotnika i organizatorem antypaństwowych strajków w zaborze rosyjskim. W latach 1904-1914 był agentem obcych wywiadów, kolejno japońskiego, austriackiego i pruskiego, szykującym Polskę do antyrosyjskiego powstania. Brał na to od tych wywiadów pieniądze. Gdy mu ich brakowało, to organizował bandyckie napady na kasy w zaborze rosyjskim, eufemistycznie nazwane ekspropriacjami. Gdy w 1914 roku nie udało mu się takiego powstania wywołać, został włączony w antyrosyjskie walki austro-węgierskie, a potem organizował u boku Prus polniejszy Wehrmacht, by dostarczyć Niemcom mięsa armatniego z okupowanej kongresówki. Po zakończeniu wojny Niemcy przywieźli Piłsudskiego do okupowanej przez siebie kongresówki i oddali mu tam władzę za obietnicę, że nie będzie walczył o zabór pruski. Mówi się, że skutecznie opanował powojenny chaos. Jest w tym trochę prawdy, ale pamiętajmy, że w owym czasie nastroje były dośrodkowe. Wszyscy Polacy chcieli się podłączyć do tworzonego państwa. Piłsudski został zmuszony przez narodowe demonstracje do zerwania stosunków dyplomatycznych z Niemcami i do porozumienia z Dmowskim w sprawie polskiej reprezentacji na konferencji pokojowej w Paryżu. Piłsudski uchodzi za geniusza wojskowego. To nieprawda. Był wojskowym dyletantem. Pierwszy stopień wojskowy, brygadiera, dali mu Austriacy, by dowodził pierwszą brygadą Legionu. Drugi stopień wojskowy, marszałka, nadał sobie sam. Był nieobecny w Bitwie Warszawskiej. 12 sierpnia złożył na ręce premiera Witosa rezygnację z funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza i wyjechał z Warszawy. Pojechał do swojej kochanki Aleksandry Szczerbińskiej, do Bobowej pod Nowym Sączem. 15 sierpnia przyjechał do Puław. Tam po południu był ojcem chrzestnym w lokalnym kościele. 16 sierpnia ruszył na front. Dopiero 17 sierpnia dogonił wycofujących się bolszewików. Nie miał pojęcia, co się działo pod Warszawą w dniach 14 do 16 sierpnia. Po kilkukrotnych próbach w maju 26 roku udało się Piłsudskiemu dokonać zamachu stanu. W tej wojnie domowej zginęło prawie 400 osób. Mówi się, że Piłsudski zamachem majowym ukrócił sejmokrację. Tak, Sejm rządził, kłócił się, rządy co chwila się zmieniały, ale w rzeczywistości była to merytokracja. Decydowali najbardziej kompetentni. Wypracowywano to, co najlepsze dla Polski. Gdy dzisiaj wspominamy osiągnięcia II Rzeczypospolitej, to właśnie sprawy załatwione w tym krótkim okresie czasu, od grudnia 22 do maja 26, gdy Piłsudski był odsunięty od władzy. Zrównoważenie budżetu, opanowanie inflacji, ustabilizowanie złotówki, podpisanie konkordatu, uruchomienie radia, budowa Gdyni itd. Zamach majowy dał rządy autorytarne, cenzurę i niekompetencję. Mało kto wie o tym, że Piłsudski był apostatą. Przeszedł na protestantyzm w 1899 roku, by ożenić się z rozwódką. Potem chciał się z nią rozwieść, ale ona się nie godziła. Dopiero po jej śmierci ożenił się z matką swoich córek w 1921 roku. Gdy rządził dyktatorską Polską, usunął krzyż z korony godła polskiego, a wprowadził pięcioramienne gwiazdy na skrzydła. Do rządu wprowadzał głównie członków masonerii. Po raz pierwszy w Polsce w 1932 roku zaprowadził dopuszczalność przerywania ciąży. Używał wulgarnego języka. Miał wiele kochanek. W testamencie zażyczył sobie, by go pochowano na Wawelu. Reasumując, krąży o Piłsudskim wiele nieprawdy. Przez wiele lat nie był polskim politykiem, tylko płatnym agentem obcych wywiadów. Nie należy do polskiej prawicy, tylko do lewicy, do PPS-u, z którym przez wiele lat był związany. Był antyrosyjskim bojówkarzem, ale w tej roli był bardziej bandziorem niż partyzantem. Rabowanie kas nie należy do zbyt szlachetnych czynów. Uchodzi za twórcę Wojska Polskiego. Nic podobnego. To nie on tworzył zdręby polskiej wojskowości. Tu potrzebne są takie nazwiska jak Józef Dobór-Muśnicki, Józef Haller, Tadeusz Jordan-Rozwadowski, Władysław Sikorski, Józef Unruk i wielu innych zawodowych wojskowych, którzy wojskowości uczyli się w armiach państw zaborczych. Piłsudski się w tym szeregu nie mieści. Był dyletantem wojskowym. Promował swoich pretorian w wojsku ze skutkiem, jaki widzieliśmy we wrześniu 1939. To nie on był zwycięzcą w Bitwie Warszawskiej. Praktycznie w niej nie uczestniczył, a przynajmniej się na nią spóźnił. Bardzo był nierad, gdy na mocy Konstytucji Marcowej przestał być naczelnikiem państwa. Zaraz zabrał się za organizowanie zamachów stanu i w końcu jeden z nich mu się udał w maju 26 roku. Usprawiedliwiał go koniecznością poskromienia sejmokracji, ale tak naprawdę chodziło o powrót do władzy absolutnej i taką sprawował do śmierci. Nie były to rządy praworządne. Wręcz przeciwnie, stosował przemoc, więzienia, opozycji, cenzurę, podporządkowanie sądownictwa itd. Wielu uważa, że Piłsudski był katolikiem, ale on przeszedł na protestantyzm, by ożenić się z rozwódką. Swym życiem i swymi decyzjami nie zapracował na miano katolickiego polityka. Z niezrozumiałych przyczyn funkcjonuje kult Piłsudskiego. Jego imieniem cieszą się różne instytucje, ulice i place. Pod jego pomnikami ciągle są kwiaty i ceremonie wojskowe. Czas najwyższy, by prawda o tym człowieku dotarła do świadomości społecznej. Dziękuję.